sobota upłynęła w Borku Wielkopolskim pod znakiem Dni Miasta. Dla mieszkańców przygotowano mnóstwo atrakcji. Były występy, konkursy, wyrzut kolorów, a punktem kulminacyjnym był występ zespołu Loka. Spragniona życia wciąż, zawsze gubiła coś, nie chciała nic. Bo będzie mi, bo będzie dziś, jak spłatka iść, wszystko idealnie. Dziś w Borku Wielkopolskim wielkie święto, Dni Borku Wielkopolskiego pod hasłem Kolorujemy prawdziwe powietrze. Niech pani wyjaśni, o co tutaj chodzi. Spotkaliśmy się na największej imprezie plenerowej organizowanej przez Ośrodek Kultury wraz z gminą Borek. Imprezę nazwaliśmy Kolorujemy prawdziwe powietrze, ponieważ gościmy gwiazdę wieczoru, jakim jest grupa Loka, właśnie z hitem Prawdziwe powietrze. Zafundowaliśmy młodszym, chociaż nie tylko, mieszkańcom naszej gminy wspólne pokolorowanie powietrza kolorowymi proszkami przygotowanymi przez instruktorów Ośrodka Kultury. Taki wyrzut nastąpił i był widowiskowy. Przygotowania do Dni Borku Wielkopolskiego trwały już od kilku miesięcy. Nie tylko wyjątkowy zespół dzisiaj na scenie, nie tylko proszki Holi, ale również inne atrakcje, które przygotowaliście do mieszkańców. Jakie? Jako organizatorzy staramy się, żeby każdy znalazł podczas obchodów Święta Miasta jakiś punkt dla siebie. Stąd właśnie rozpoczęliśmy imprezę programem od juniora do seniora, kiedy na scenie prezentowały się grupy wokalne i taneczne działające przy Ośrodku Kultury, ale nie tylko, ponieważ na nasze zaproszenie odpowiedziały grupy szkolne i przedszkolne. Za moment biesiadne show, szlagierowe show, śląskie szlagiery, Andrzej Miś, Ewa Czajka oraz grupa Metrum, znany z TVS. A następnie zaprosimy w imieniu grupy Trio oraz grupy Fit Dance Show na pokaz wokalno-taneczny ze specjalnie przygotowanym programem, kiedy to 15 odważnych i przebojowych mieszkanek gminy pojawi się przed resztą mieszkańców. Ja zwróciłam uwagę na młodych ludzi przebranych w bardzo nietypowe stroje. Kilkanaście minut temu pojawili się tutaj na scenie. Jest to też mocny punkt obchodów Dni Miasta, konkurs zorganizowany przez Ośrodek Kultury dla gminnych placówek oświatowych. Zaprosiliśmy do udziału dzieciaki, które miały przygotować kolekcję ubrań. Bawiły się niczym Coco Chanel czy Paprocki i Brzozowski. Końcówka dnia wybuchowa, po koncercie grupy Loka pokolorujemy niebo różnymi barwami podczas pokazu fajerwerków, a później bawi nas DJ Marci do godziny pierwszej. Każdorazowo organizując jakiekolwiek wydarzenie, mam nadzieję, że będzie atrakcyjne i spotka się z życzliwością i otwartością na inicjatywę mieszkańców. Jak podobają się Państwu tegoroczne atrakcje z okazji Święta Miasta? Bardzo ciekawe. Też braliśmy udział tutaj jako grupa w pokazie mody. No i mogę powiedzieć, że dość ciekawe te atrakcje. Dzieci bardzo zadowolone. No, atrakcje są przepiękne, super. Dzieci się bardzo ładnie bawią, no i w sumie wszystko jest ekstra, nie? Te konkursy i te kolory były także świetnie. Zabawa jest super. Czekacie Państwo na wieczorny występ, koncert zespołu Loka? Jak pozwolą dzieci, oczywiście. Teraz czekamy za wynikami konkursu Eko Mody. Ja wszystko te czarne oczy. Thank you.